Mapa! To nasze pomysłowo! Tylko bardzo dawno temu. Zobacz, Ronald Śrubka XIV. To twój pra-pra-pradziadek? Powiedziałbym raczej mój pra-pra-pradziadek pirat. Widzisz? Trzy krzyżyki. Piraci oznaczają tak miejsca, które chcą łatwo odnaleźć. Poszukuj miejsc krzyżykiem znaczonych pośród drzew i na plaży położonych. Poszukuj sam albo z kompanem, a na koniec odnajdziesz skarb zakopany. Mówiłem, że to niesamowite. Pierwszy krzyżyk jest w lesie. Czeka nas mnóstwo kopania. Czy mamy jakieś turbołopaty? Nie, ale zaraz wezwiemy na pomoc naszą załogę. Ahoj, załoga, do mnie! Wyruszamy na poszukiwanie ukrytego skarbu. Tak jest! To co, jedziemy? Jasne. Ej, momencik. Gdzie moja mapa? Ja nas poprowadzę. Zeskanowałam mapę w tablecie. Proszę, tu mamy zapasową kopię. Bardzo sprytny pomysł. A więc według naszej mapy pierwszy krzyżyk jest pod starym pokręconym drzewem. Czy ktoś tu widzi stare pokręcone drzewo? Coś mi się wydaje, że przydepnąłeś to drzewo swoją łapą, Robciu. No tak, to drzewo jest całkiem proste. A tamto? To jest to! Super! Jesteśmy na miejscu! To kopiemy. Robozaurze? On coś znalazł! Może złoto! Może diamenty! A może... stare deski. Musiały być bardzo ważne dla mojego pra-pra-pradziadka, skoro je tu zakopał. Ale do czego służyły? Czekaj, tam na desce jest jakiś napis. To wiadomość! Korespondencja od twojego pra-pra-pradziadka. Znalezienie napisu twego sprytu dowodem. Idź, kamracie, tą drogą, a otrzymasz nagrodę. To brzmi interesująco. Naprzód, załoga! Drugi krzyżyk jest zaznaczony na terenie parku i wskazuje na duży, okrągły przedmiot. Podzielmy się na grupy i szukajmy czegoś dużego i okrągłego. Zobacz! Widzę, chłopaki. Przykro mi, ale to nie to. Tutaj! Mam to! Nie wydaje mi się, żeby to była ta okrągła rzecz, której szukamy. Przepraszam, panie sierżancie. Co tam, Robciu? No jasne! Zegar słoneczny jest duży i okrągły. Najlepsze miejsce na świecie do ukrycia skarbu. I co dalej? Jak się tu podkopać? Znajdziemy drogę. Super! Mówiłem, że znajdziemy drogę. Tam jest dziura. Ciekawe, jaki skarb może się w niej mieścić. Strasznie tam ciemno. Promień! Tak? Rzuć trochę światła na nasze położenie. Robi się! Tam na dole faktycznie coś leży. Czas najwyższy odpalić mój linowy super hak! Mamy to! Cudownie! Czy to złoto, czy klejnoty? No nie. Znów drewno. Wow! To drewniane kije! Okropnie długie! Dzięki za pomoc! I co z nimi zrobić? Tam jest jakaś wiadomość! Brawo, lewarku! To nowa wskazówka. Oto w układance nowe elementy. Kierujcie się na plażę i ruszcie w odmęty. Układanka? Rozumiem, że te kije i tamte kawałki drewna trzeba jakoś połączyć. Nie wystarczy, że odnajdziemy ten skarb. Musimy przy tym zrobić coś nowego.